Cześć wszystkim. W tym filmie wspomnę o niektórych typowych problemach, na które narażone są samochody Volvo XC90 Sport Utility Vehicles z lat 2016 do 2023 roku. Numer 1. Niektóre modele z 2020 i 2021 roku zostały wycofane z rynku w USA z powodu wadliwej jednostki hydraulicznej ABS, która może nagle ulec awarii. W przypadku awarii tej części w pojeździe występuje brak wspomagania hamowania, układ ABS zostaje wyłączony, a na tablicy przyrządów zapalają się lampki ostrzegawcze układu ABS, ESC i hamulca. Naprawa polegała na wymianie uszkodzonej jednostki hydraulicznej na nową ulepszoną część. Numer 2. Plastikowe korki kół pasowy, chowanie zmiennych faz rozrządu w niektórych dwóch litrowych silnikach benzynowych są podatne na pękanie powodujące wycieki oleju i wymagają wymiany. Numer 3. Sprężarka powietrza tylnego zawieszenia w niektórych modelach od 2016 roku do 2020 roku jest podatna na przedwczesną awarię i wymaga wymiany. Numer 4. Moduł generatora inwertera w niektórych hybrydowych modelach XC90 T8 z 2016 i 2017 roku jest podatny na awarie i przedwczesne awarie i wymaga wymiany. Numer 5. Parownik klimatyzacji w niektórych modelach produkowanych od 2016 roku do 2019 roku jest podatny na wycieki czynnika chłodniczego, co powoduje, że układ klimatyzacji nie emituje zimnego powietrza i wymaga wymiany. Numer 6. Czujnik ciśnienia paliwa w niektórych modelach 2016 jest podatny na awarie i powoduje zapalenie się kontrolki silnika na tablicy rozdzielczej. Volvo ma zaktualizowaną wersję wyświetlaną na ekranie, która jest bardziej niezawodna niż poprzednia wersja. Numer 7. Niektóre modele z 2016 roku zostały wycofane z rynku w USA z powodu wadliwego przewodu odpowietrzającego chłodziwa, który jest podatny na wycieki płynu chłodzącego. Naprawa polegała na wymianie uszkodzonego węża odpowietrzającego na nową ulepszoną część. Numer 8. Osłony CV w niektórych z tych pojazdów są podatne na pękanie i rozdzieranie się z upływem czasu, co umożliwia przedostanie się brudu i wody i uszkodzenie przegubu CV. Numer 9. Tarcze hamulcowe w niektórych z tych pojazdów są podatne na odkształcenia w warunkach długotrwałego, gwałtownego hamowania. I ten problem powoduje drgania pojazdu podczas hamowania. Wymiana oryginalnych tarcz hamulcowych na nieoryginalne wentylowane tarcze hamulcowe podobne do zestawu pokazanego na ekranie rozwiązuje problem. To są niektóre z typowych problemów, na jakie narażone są pojazdy Volvo XC92 generacji.